Czy wiesz, co to znaczy, jakby ktoś po angielsku powiedział pardon my French? Albo let's go Dutch. Albo czy byś wiedział, co to jest Indian Summer? Bo dzisiaj mam całą listę właśnie takich powiedzeń, które są związane z narodowościami. Instytut Lingwistyki przedstawia. I jakbyś chciał podsumowanie dzisiejszego filmiku, to sprawdź na dole w opisie, bo tam jest link, gdzie możesz ściągnąć PDF i będziesz miał wszystkie te powiedzenia na jednym PDF-ie. To co to znaczy pardon my French? Tak dosłownie bym to przetłumaczył jako przepraszam za mój francuski. I często Amerykanie i może inni ludzie, nie wiem czy Anglicy też tak mówią, ale na pewno Amerykanie tak mówią i przeważnie ludzie mówią pardon my French, jak przeklinali. Na przykład może ktoś by powiedział I don't worry about that shit. Oh, pardon my French. To znaczy, że tak, o, przepraszam za to, że przeklinałem. Też mamy takie jedzenie, które się nazywa Danish pastries. I pastry, jakbyś nie wiedział, to jest takie ciasto. Szczególnie takie mniejsze, indywidualne ciasta. I Danish pastries wyglądają tak jak tutaj. I Danish po prostu znaczy duńskie. I niedawno byłem w Danii i byłem zdziwiony, że oni rzeczywiście mają takie pastries, mają takie ciasta. Ja zawsze myślałem, że Amerykanie po prostu nazywali takie pastries Danishes, bo też możesz powiedzieć Danish. Nie musisz zawsze mówić Danish pastry, możesz po prostu powiedzieć Danish. Oh, let me get a Danish. I ja myślałem, że po prostu Amerykanie to wymyślili, ale nie, ponieważ rzeczywiście to mają w Danii. Też mamy takie powiedzenie, it's all Greek to me. I to znaczy dosłownie, że to wszystko jest tak greckie dla mnie, albo to jest wszystko po grecku dla mnie. I to znaczy, że ja nic z tego nie rozumiem. Na przykład może czytasz coś, co jest bardzo skomplikowane, albo coś związane z matematyką i ktoś mówi, hej, możesz to sprawdzić? Czy ty to rozumiesz? Byś powiedział, oh, it's all Greek to me. Jeszcze mam tutaj tak 5-6 takich przykładów, ale chciałem wziąć taką szybką przerwę, żeby po pierwsze ci powiedzieć, żebyś napisał w komentarzach, czy już znałeś takie powiedzenia i czy są podobne powiedzenia po polsku. I po drugie, jak się uczysz angielskiego i chcesz trochę więcej pomocy z twoim angielskim i może ci się podoba nasz kanał i jak uczymy angielskiego, to sprawdź na dole w opisie, bo tam też możesz sprawdzić nasze kursy językowe. I nie tylko mamy kursy z angielskiego, mamy najróżniejsze języki. To sprawdź linka na dole w opisie i z naszymi kursami będziesz miał dostęp do aplikacji, do podcastów, do native speakera, do mapy myśli i wiele, wiele więcej. To jak masz więcej pytań, sprawdź na dole w opisie. Ale wracając do tych narodowości, to też mamy coś takiego, co się nazywa Swedish fish. Swedish fish to są szwedzkie ryby, tak dosłownie, ale to są takie żelki. I myślę, że może Swedish fish jest po prostu taka marka. I te Swedish fish wszystkie są czerwone i wszystkie mają kształt ryby i wszystkie smakują tak samo. I uważam, że ich tekstura i smak to jest dosyć unikalna. To nie są takie zwykłe żelki, są troszeczkę inne. To jak będziesz w Stanach i ci smakują żelki, to kup Swedish fish. Też istnieje takie coś jak Indian Summer. I nie mam pojęcia, czy to ma być Indian jako Hindusi, czy Indian jako Indianie. To co to jest Indian Summer? Myślę, że po polsku to się nazywa babie lato i to jest nawet głupsze. Babie lato, co to jest? To jest lato dla starych bab? Czy to jest tak jak hot girl summer albo brat summer? Ooh, let's go girls, idziemy na babie lato. Ale Indian summer jest jak jest jesień, ale nadal jest dosyć ciepło. I to jest tak jak takie dusze lato. To jest Indian summer. Też mamy coś takiego jak a Mexican standoff. I nie wiem dokładnie jak to wytłumaczyć, to po prostu ci pokażę zdjęcie, jak taki Mexican standoff by wyglądał. I może ci po prostu przeczytam, co oni napisali w Wikipedia, bo tak się mówi po angielsku, Wikipedia. A confrontation where no strategy exists that allows any party to achieve victory. To znaczy mniej więcej, że tak nikt w takiej sytuacji nie może wygrać. I to jest a Mexican standoff. Też mamy takie powiedzenie to go Dutch. Może jesteś na randce
i ktoś ci powie, let's go Dutch. Znaczy nie sądzę, że ktoś tak powie, ale taki jest przykład. I co to znaczy let's go Dutch? To tak dosłownie znaczy, chodźmy na Holendra, albo coś takiego. To znaczy, że tak możemy się zachowywać jak Holendrzy. I to znaczy, że każdy płaci za siebie. Znaczy, właściwie nie jestem pewny, czy to go Dutch znaczy, że każdy płaci za siebie, czy po prostu dzielicie to na pół i każdy płaci połowę. Sprawdziłem w necie i oni napisali, że każdy płaci za pół, ale ja zawsze rozumiałem, że każdy płaci za siebie. To może się myliłem. Też jest takie coś jak an Irish exit, albo czasami an Irish goodbye. I to mniej więcej bym przetłumaczył jako irlandzkie wyjście. I to jest jak ktoś, powiedzmy, idzie do domu, że okej, może jest impreza i poszedłeś na tą imprezę i po prostu wyjdziesz i nie powiesz nikomu, że idziesz. Po prostu tak znikniesz i pójdziesz do domu. To jest an Irish goodbye albo an Irish exit. I ostatnie, nie wiem, powiedzenie na mojej liście to jest Russian roulette. I nie jestem pewny, czy coś takiego istnieje po polsku. Jak wy na to mówicie? Napisz w komentarzach. Ale Russian roulette, pewnie już wiecie, jest jak masz pistolet, rewolwer i wkładasz jedną kulę i kręcisz to i potem jest kółko ludzi i oni biorą ten pistolet i tak strzelają i potem biorą go jeszcze raz, kręcą i następny strzela. I może przeżyjesz, albo może umrzesz. To jest Russian roulette. To daj znać w komentarzach, czy znałeś te wszystkie i jak byś powiedział coś podobnego po polsku. I tak jak mówiłem, jak chcesz więcej pomocy z twoim angielskim i ci się podoba nasz kanał, to sprawdź nasze kursy. Link jest na dole w opisie i zobaczymy się niedługo. Na razie. Cześć.